Panie trenerze, czy Pana zdaniem Jan Pachowski to był najlepszy mecz w wykonaniu chłopaków? Najlepszy jeszcze będzie. A spośród tych poprzednich? Też było parę meczy, w których naprawdę też byłem zadowolony. Nie będę ich teraz wymieniał, bo wiadomo, że wszyscy krytycy i znawcy piłki nie pamiętają dobrego, tylko to złe. I zawsze jedno i to samo. Nie chcę już to powtórzyć, co powtarzają. Czego Panie trenerze dzisiaj zabrakło? Może większej konsekwencji w grze obronnej. Tutaj nie było żadnej niespodzianki, może tak aż negatywnej, bo wiedzieliśmy, że czterech obrońców odpadło i zostało jeszcze czterech tych właśnie, którzy dzisiaj grali. Mógł grać również Glik od początku, ale na treningu trochę skręcił staw skokowy i zdecydowałem tak, jak dzisiaj ta linia defensywy wyszła od początku. Ale jest jeszcze jeden mecz, ma szansę w następnym meczu Glik zagrać. Panie trenerze, często polskim piłkarzom, w ogóle w reprezentacji, zarzuca się to, że oni po stracie bramki się załamują. Tutaj niesamowicie ambitna gra i od razu odpowiedź po straconym golu. Pan mieszka tutaj czy w Polsce? Tu mieszka. Nie widział Pan moich zespołów, które prowadziłem. Nigdy nie było tak, że pozwalałem grać do straconej bramki i na tym się skończyło. Nie, myśmy... Ja przeżyłem osobiście z wieloma zespołami parę horrorów i nawet przegrywając 3-0 potrafiliśmy jeszcze wyciągnąć wynik na 4-3, także ten zespół też po to budujemy, żeby w końcu za 2 lata, czy niespełna już 2 lata, właśnie takim stylem i takim charakterem grali u nas na Mistrzostwach Europy. Panie trenerze, Adam Matuszczyk zaskoczył Pana dzisiaj pozytywnie? Nie, ten chłopak mnie nie zaskakuje, bo ja już powiedziałem w ubiegłym roku, kiedy byłem w Kelnie na meczu Köln-Gladbach, że rozmawiałem z prezesem Overatem i on powiedział, że to jest jeden z bardziej utalentowanych pomocników, których FC Köln ma. I dla mnie też nie, bo nie jest to zaskoczenie, jeżeli teraz on nadal będzie podstawowym zawodnikiem w FC Köln, to dla nas jest jeszcze większy komfort. Dlatego między innymi zwalniamy go na spotkanie z Dortmundem w przyszły piątek i zagrał tylko jeden mecz i wraca. Bo ja tak chcę. No tak, ale nie mam wrażenia, że tak? Troszeczkę... A miałem cyrkus zrobić z tymi zmianami na boisku? Nie, no, ale... Nie. Panie redaktorze, jeżeli coś funkcjonuje, to się nie szuka kwadratowych jaj. Ale podaj z drugiej strony mecz towarzyski, co pan mówi, że... Nie, nie. Jak to jest mecz towarzyski dzisiaj był, to muszę licencję oddać. Naprawdę, to był mecz walki, to było tempo, to było... Było wszystko. To było tak, jakbyśmy grali o punkty. Ja to ciągle powtarzam. Mecze międzypaństwowe to nie jest zabawa i to nie jest dziadek, tylko to jest walka, to jest wielki prestiż. I o ten prestiż walczyli Amerykanie i walczyliśmy. Myślę, że pan zrozumiał. Panie trenerze, jak pan oceni zespół Polaków na tle bardzo solidnego przeciwnika, który jest czołówką światową, który gra na każdych mistrzostwach świata? No bo to jest chyba zespół, no nie wiem, w ostatnich czasach numer 2 po tak, wie pan, ja już od razu powiem, że myśmy to oczekiwali i my chcemy z takimi przeciwnikami grać, żeby naprawdę na tle tego silnego przeciwnika to, co chce, ten styl, który chcemy sobie wypracować, mogliśmy realizować pod wielkim ciśnieniem, tak jak Amerykanie od czasu do czasu zrobili. Większość meczu, można powiedzieć, też mieliśmy inicjatywę, dobrze organizowaliśmy sobie kontrataki, nawet grę pozycyjną, ta piłka chodziła od nogi do nogi, to nie było co drugie podanie, czy trzecie podanie, stratę, tylko coś w tej grze było. A o to mi chodzi właśnie. Dzisiaj ma urodziny, jest setny mecz, ale to mnie nie interesuje. Mnie interesuje Ekwador.
Dużo zmian będzie? Na pewno będą zmiany, bo dwóch zawodników nie będzie i dostaną szansę ci, którzy dzisiaj nie wystąpili. Czy Andrzej Niedziela nie wszedł za późno? Ja myślę, że akurat w odpowiednim momencie wszedł. Strzeliliśmy drugą bramkę. Panie komisarzu, czy Amerykanie w ogóle czymś pana zaskoczyli, czy pan spodziewał się właśnie takiej gry? Oglądałem ich spotkania na wideo i właśnie oni, to jest taki, taka solidna maszyna, wiedzą co chcą grać, świetnie wyszkoleni technicznie są ci zawodnicy. Ja pamiętam, jak ja sam tutaj jako zawodnik byłem, no to w życiu nie pomyślałem, że Ameryka na dzień dzisiejszy ma taki zespół i co roku gra, można powiedzieć, z wielkim powodzeniem na mistrzostwach świata. Dlatego tu ci trenerzy, którzy do tego doprowadzili, między innymi Bradley, naprawdę duża zasługa ich i niskie ukłony z mojej strony. Panie trenerze, czy to jest pana zdaniem bardziej styl gry europejski, czy południowoamerykański, czy mieszanka? No, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale oni z europejskimi zespołami na pewno nie będą mieli problemu i nie mają problemu. Panie trenerze, co się stało w 52 minucie, a Boris nie mógł obronić tej bramki? Dopiero będziemy, proszę panią, jutro analizowali wieczorem to spotkanie, w poniedziałek także. Także żeby te błędy, które myśmy popełnili, to nie Artur Boris na pewno nie, popełnia cały zespół. Ja nigdy indywidualnie nie oceniam, a ten źle zagrał, ten zrobił błąd techniczny czy ustawienia. Zostawmy to zawsze po meczu, niech to każdy prześpi, i zawodnik, i trener, a dopiero jutro zabierzemy się do analizowania i poprawiania tej gry, którą chcemy w przyszłości grać. No, wiadomo, że nie mamy teraz czasu, bo jutro się przemieszczamy do Kanady, trzeba jeszcze wieczorem odnowę biologiczną zrobić. W poniedziałek jest jeden trening i wtorek już się gra. Także dla klubów piłkarskich jest to dobrze, że ten wtorek jest. Dla nas na przykład, dla reprezentacji, nie, bo po dwóch dniach już trzeba grać dalej. Panie trenerze, mimo się pan wydaje, jak wszedł pan po raz pierwszy na ten obiekt przed meczem i zobaczył pan tylu polskich kibiców tak ciepło dotykujących reprezentację, tak daleko od kraju? Ja znam tych kibiców już od dłuższego czasu i znam kibiców naszych w Polsce. Naprawdę Polacy, polscy kibice kochają piłkę nożną i są głodni znów wyniku na miarę lat 70. czy 80. Myślę, że to szybko nas chciałbym, żeby to szybko nastąpiło dla nich, dlatego jak w klubie pracowałem i teraz, to jest to różnica kolosalna. Ja teraz mam o 50% większe nerwy niż w klubie, bo chciałbym dla kibiców zrobić im tą przyjemność, tak jak dzisiaj, że zdobyliśmy dwie bramki, że ta gra mogła się podobać, że to jest dalszy ciąg, jak powiedziałem, meczu z Australią czy z Ukrainą. I ja się cieszę, że nie ukłamałem tych kibiców. Zresztą, co tu dużo mówić, kibice i dziennikarze też wybrali mnie na selekcjonera i ja ich nie mogę zabić.